Cześć, z tej strony Paweł Rawski. Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, ważna informacja. We wcześniejszym filmie, który promował także The Wolf Masterclass, mówiłem, że zamykamy sprzedaż 9 lipca o godzinie 23.59. W związku z tym, że wielu z Was mówiło nam o tym, że bierzecie wypłaty 10, a chcecie dołączyć do Masterclassy, postanowiłem, że przedłużymy sprzedaż do 11 lipca do godziny 23.59. Dlatego zdecydowanie polecam Ci się śpieszyć. Pamiętając o tym, że naprawdę po 11 nie będzie możliwości już kupna tego produktu, być może za rok otworzymy sprzedaż, może wcześniej, chociaż nie wiem, jednak na pewno w momencie, kiedy następnym razem otworzymy sprzedaż masterclassy, na pewno ceny będą znacznie, ale to znacznie większe. Przechodząc już do dzisiejszego materiału, który zresztą również pochodzi z tego produktu i który traktuje o temacie, który uważam, że z jednej strony jest dosyć oczywisty, z drugiej strony wywołuje ogromnie wiele kontrowersji, czyli wygląd. Na ile kobieta zwraca uwagę na wygląd mężczyzny? I nie chcę tutaj za bardzo rozwodzić się w tym temacie i w całym kursie za bardzo na ten temat się nie rozwodziłem, jednak uważam, że te informacje, które chcę Ci przekazać w tym nagraniu, są niesamowicie ważne, niesamowicie istotne. Jeżeli naprawdę zrozumiesz, o co w tym chodzi i zaczniesz w ten sposób podchodzić zarówno do dbania o swój wygląd, zarówno do dbania o swoje ciało, ale także zarówno do dbania o swoje ciuchy, o różnego rodzaju ubiór, który masz na sobie, myślę, że może Ci to ogromnie pomóc. Nie tylko w relacjach z kobietami, ale generalnie w całym życiu. Dlatego przejdźmy już do materiału. Z jednej strony aż się dziwię, że nagrywam ten materiał, jednak biorąc pod uwagę fakt, ile dostawałem pytań i właściwie ciągle dostaję a propos wyglądu i Paweł, jak to jest? Dlaczego często mówisz, że kobiety nie lecą na wygląd? I tego, jak to jest mylnie rozumiane, stwierdziłem, że muszę wręcz nagrać ten materiał i wytłumaczyć tutaj kilka bardzo istotnych kwestii, plus zaproponować Ci pewne ciekawe ćwiczenie. Po kolei. Zrozum. Dla kobiet wygląd jest dodatkiem. Dla kobiet w pierwszej kolejności najbardziej atrakcyjne są cechy, o których mówiłem wcześniej w nagraniu dotyczącym samca alfy oraz samca bety. Więc pamiętaj o tym, ponieważ kobieta bardzo patrzy na Twoje zachowania, na Twoje cechy charakteru i potrzebuje więcej czasu, żeby móc je zobaczyć, po to między innymi Ciebie też testuje. Dla nas mężczyzn atrakcyjność jest zupełnie inaczej skonstruowana. My patrzymy na to w ten sposób, że okej, ona ładnie wygląda, jest dla mnie atrakcyjna. Oczywiście, że w pewnym sensie dalej patrzymy także na zachowania. Jeżeli to ma być kobieta na dłuższy związek, to także inne rzeczy są dla nas istotne i ważne. Jednak patrząc z biologicznego punktu widzenia, wystarczy, że wygląda ładnie i to od razu okej, jestem podniecony, bo mi się podoba. I tyle. Dla kobiet, żeby ona poczuła podniecenie, dosłownie podniecenie w Twoim kierunku, potrzebuje poczuć pewne emocje w Twoim kierunku, więc potrzebuje zobaczyć pewne zachowania, jakie tam są. I teraz, wygląd dla kobiet jest o wiele większym dodatkiem, a nie najbardziej istotną kwestią, niż mogłoby się wydawać. Co jednak nie znaczy, że wygląd jest kompletnie bez znaczenia. I owszem, teraz kilka takich ciekawych ekstremów. Jeżeli jesteś gościem, który dba o wygląd tylko i wyłącznie po to, żeby się przypodobać kobietom, znajdziesz kobiety, które będą lecieć tylko na wygląd, ale to są kobiety, które dosłownie lecą tylko na wygląd, czyli tylko na to, co jest bardzo powierzchowne. Nie patrzą na Twoje cechy charakteru, nie patrzą na to, co jest w głębi i tego typu kobiety, można by powiedzieć, nie są zbytnio mocno ogarnięte w życiu i raczej nie tego typu kobiety szukasz do dłuższej relacji. Zresztą myślę, że nawet jeżeli szukasz kobiety tylko do seksu, nie wiem jak Ty, ja po stosunku lubię porozmawiać z kobietą. Ja nie przepadam za laskami, które są bardzo nieogarnięte, które po prostu nie mają za dużo do powiedzenia, z którymi niezbyt fajnie się rozmawia, bo nie mają o czym rozmawiać. Ja nie przepadam za takimi relacjami, ale to moje, to nie znaczy, że musi być Twoje. Więc jeżeli dbasz o wygląd tylko i wyłącznie po to, żeby się przypodobać kobietom, nie tędy droga. Zresztą myślę, że jeżeli tak by było, to najprawdopodobniej nie miałbyś tego kursu. Jednak część mężczyzn, zauważyłem, że traktuje ten temat jako jedną wielką wymówkę i wytłumaczenie, by się tłumaczyć, że dlaczego mi nie wyszło z tą dziewczyną. No bo ja nie wyglądam tak dobrze, bo ja jestem niski, bo ja jestem wysoki, no bo ja nic nie mogę zrobić ze swoim wyglądem i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że to jest wymówka, to jest bardzo duża wymówka i pewne wytłumaczenie, bo jeżeli uważasz, że nic nie możesz zrobić ze swoim wyglądem, to dlaczego inaczej, jeżeli uważasz, że naprawdę nic z tym nie możesz zrobić, dlaczego nie pójdziesz na siłownię i nie zadbasz o ten wygląd? Dlaczego nie zapieprzasz, nie wiem, czy to na siłownię, czy nie zaczniesz biegać, czy nie zaczniesz się lepiej odżywiać i tak dalej, poświęcając na to na przykład 4 godziny dziennie. Dlaczego tego nie zrobisz? Jeżeli chcesz się posługiwać jakimś tokiem myślenia,
który ci nie służy, to ten sam tok myślenia czasami można odwrócić, żeby ci służył. Jeżeli naprawdę uważasz, że tak bardzo ważny jest wygląd, a sam wyglądasz jak ostatnie 7 nieszczęść, to pieprzysz bzdury i sam siebie okłamujesz, mówiąc wprost. Idąc też dalej. Oczywiście, że warto jest dbać o swój wygląd, natomiast dla mnie osobiście chcę ci pokazać teraz mój tok myślenia, zarówno jak idzie o ubiór, zarówno jak idzie o wygląd, jak idzie o moje ciało, nie tylko moje, ale generalnie jak idzie o ciało. To, co na zewnątrz, jest odzwierciedleniem tego, co masz w środku. Niezależnie od tego, czy mówimy o ubraniach, niezależnie od tego, czy mówimy o twojej sylwetce, o twojej posturze itd., itd. Jeżeli jesteś kimś, kto ma ogromną nadwagę, to najprawdopodobniej dlatego, że w ten sposób zajadasz swoje stresy, więc nie masz umiejętności doradzenia sobie z emocjami. Więc wtedy wpieprzasz chociażby słodycze, wpieprzasz całą masę innych rzeczy, chociaż nie twierdzę, że po słodyczach się tyje, bo gdyby tak było, to kiedyś, wiele lat temu, byłbym bardzo dużym, grubym człowiekiem, a nigdy nim nie byłem. Więc jeżeli masz tego typu strategię, to, że jesteś w ogromnej nadwadze, może być spowodowane chociażby tym, że nie potrafisz radzić sobie z emocjami. Może być spowodowane innymi konfliktami wewnętrznymi, bo na ten temat mógłbym się już tutaj naprawdę rozgadywać całymi godzinami, ale nie o tym jest ten produkt. Tak czy inaczej, to, co jest na zewnątrz, jest zawsze odzwierciedleniem tego, co jest w środku. Jeżeli jednak w środku, czyli twoje poczucie własnej wartości jest dobrze zbudowane, jeżeli ty akceptujesz siebie, jeżeli się dobrze czujesz w swoim własnym otoczeniu, w swojej własnej skórze i tak dalej, to zaczynasz tam emanować. I tę swoją skórę, tę swoją powłokę zaczynasz ubierać w taki sposób, żeby dobrze się w niej czuć. Tyle. Dobra, mam nadzieję, że po tym nagraniu naprawdę raz na zawsze zrozumiałeś, o co chodzi w sformułowaniu, że dla kobiet wygląd jest dodatkiem. Nie znaczy, że teraz masz kompletnie o niego nie dbać, nie znaczy, że masz być totalnie totalnym niechlujem, nie znaczy, że masz być kompletnie nieogarnięty, jak idzie o swoje ciało, masz mieć nadwagę, niedowagę, czy cokolwiek tam innego. Nie, oczywiście, że nie. Jednak, jeżeli będziesz szedł w ekstremum i będziesz tylko i wyłącznie dbał o to, co jest na powierzchni, będziesz przyciągał do siebie tego typu kobiety, które właśnie tylko i wyłącznie na to zwracają uwagę. Dlatego, panowie, ruszcie dupę na siłownię. Chociaż ja osobiście bardziej każdemu mężczyźnie zawsze polecam, naprawdę absolutnie każdemu z was polecam, skoczcie sobie na konkretne zajęcia taneczne. Nauczcie się dobrze tańczyć, bo wtedy nie dość, że masz bliski kontakt z kobietą, który może cię zajebiście tremować, może się wtedy bardzo stresować tym, ale także przede wszystkim uczysz się prowadzić, uczysz się mieć ciekawą interakcję, właśnie często nawet bez słów. Zdecydowanie polecam. Jeżeli dużo tańczysz, no wiesz, mówi ci, że tańczysz z nastoletnim doświadczeniem, co prawda to, co ja tańczyłem, no, nie tańczyło się w parach, natomiast no, rozmawiasz, w tym momencie słuchasz tancerza, nie rozmawiasz, ale słuchasz tancerza. Dlatego absolutnie każdemu zawsze polecam taniec, bo w tym momencie możesz naprawdę docierać do swoich emocji, możesz się wyrażać, możesz docierać do tej głębszej części w tobie, która jest odpowiedzialna za kontakt z tymi emocjami, dlatego zdecydowanie każdemu facetowi polecam taniec i każdemu z was polecam oczywiście dbać o to, co jest na zewnątrz, ale przez to, że w pierwszej kolejności zawsze dbasz o to, co jest w środku. Ponieważ w ten sposób, jeżeli zaczynasz podchodzić do siebie i zaczynasz w ten sposób podchodzić w ogóle do całego tematu atrakcyjności tej powierzchownej, to zaczynasz na to patrzeć zupełnie, ale to zupełnie innej strony. Raz jeszcze na sam koniec. Pamiętajcie, 11 lipca zamykamy sprzedaż i zamykamy możliwość dołączenia do produktu The Wolf Masterclass. Dlatego jeżeli chcesz to zrobić, koniecznie wejdź na stronę masterwolf.pl, link znajdziesz w opisie tego filmu. Wybierz dla siebie najlepszą możliwą opcję. Możesz skorzystać z samej masterklasy, a możesz skorzystać, w zależności od tego oczywiście, kiedy oglądasz to nagranie, jeżeli oglądasz je po 11 lipca, sorry, możesz także skorzystać z tej opcji naprawdę największego możliwego pakietu, czyli mieć dwa kursy The Wolf oraz The Wolf Masterclass. Dzięki, że zobaczyłeś ten materiał do końca. No i jak zawsze, do następnego.